Podczas ostatniej sesji zaplanowano budżet na rok 2015. Kwotę 80 tysięcy złotych przeznaczono na inwestycje w starostwie. Jakie to będą inwestycje? A to jest inwestycja, która jest związana z modernizacją sieci elektrycznej, ponieważ budynek starostwa ma już swoje lata i sieć energetyczna, która była na początku siecią wystarczającą, na dzień dzisiejszy musi być zmodernizowana, ponieważ jest dużo więcej urządzeń, które korzystają z tej sieci i na ten moment sprawia ona duże problemy. Tak, chciałabym teraz powrócić do poprzedniego roku. Wiele inwestycji pewnie było zaczętych. Jakie będą kontynuowane, które się nie udało zakończyć w tamtym roku, w tym roku? Jak będą one przebiegały i wyglądały? To jest ta inwestycja, która jest związana ze współpracą polsko-słowacką, czyli droga Dębowiec-Folusz i tutaj w ramach tej drogi zostanie, w ramach tego projektu zostanie dokończona ta inwestycja drogowa. Między innymi zmodernizowane zostanie 3 kilometry drogi, 3 kilometry chodników oraz przebudowany jeden most. Oprócz tej inwestycji będzie przebudowany droga w Jaśle, która jest na Sobniowie wraz z odprowadzeniem wody deszczowej. Także będą kontynuowane inne inwestycje drogowe w ramach odbudowy, która jest prowadzona na terenie powiatu jasielskiego w ramach usuwania skutków powodzi. To są dopiero nasze zamiary. Realizacja tych zamierzeń będzie możliwa dopiero po otrzymaniu promes, które będą realizowane w trakcie roku. No właśnie, a w tym roku oprócz takich inwestycji drogowych, co jeszcze czeka powiat jasielski? No niestety wchodzimy w taki okres dosyć trudny, gdzie możliwości pozyskania środków zewnętrznych w roku 2015 będą ograniczone. Dlatego też takie inwestycje, które były realizowane wcześniej w bardzo dużym zakresie, w tym roku nie będą miały miejsca. Ale na pewno będą realizowane inwestycje w oświacie. To są sprawy związane z modernizacją bazy oświatowej. Czyli na przykład? Na przykład inwestycje związane w Centrum Kształcenia Praktycznego, w Zespole Szkół Technicznych. Więc tam czeka nas termomodernizacja i nadbudowa dachu. To są wszystko zadania, które są w tej chwili przygotowane. Natomiast moment ich rozpoczęcia będzie zależał od możliwości finansowych samorządu. A oprócz oświaty jeszcze jakieś inwestycje planowane są? A oprócz oświaty będzie jeszcze realizowana inwestycja w Szpitalu Jasielskim, która jest związana z instalacją kolektorów słonecznych na potrzeby pozyskania ciepłej wody dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. I ten projekt będzie realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach programu, który realizuje ze środków pomocowych rządu Szwajcarii.